Techno Daddy dopiął swego i kupił Twittera. Nie ma już chyba sensu się dalej nad tym rozwodzić, bo czuję się, jakbym prowadził narrację do jakiejś brazylijskiej telenoweli od 3 odcinków. Zbuntowany ćwierkacz w roli Elona, Natalia Oreiro. Podsumowanie jest właściwie takie, że mimo pierwotnej niechęci zarządu, akcjonariusze mimo wszystko zdecydowali się przyjąć hojną ofertę Muska, co ostatecznie doprowadziło do przejęcia Twittera. To znaczy, doprowadziło to być może zbyt duże słowo, bo w momencie nagrywania tego materiału dopełniane są jeszcze formalności, a osoby niechętne biznesmenowi piszą do każdej instytucji, która może przeszkodzić bądź przedłużyć transfer. Póki co jednak bez żadnego efektu i można zakładać, że transakcja zostanie sfinalizowana bez większych problemów. Jakie zatem zmiany czekają Twittera pod nowym zarządem? Flagowym hasłem nowego właściciela jest oczywiście wolność słowa, którą moim zdaniem najlepiej podsumowuje ten tweet, sugerujący, że zaistnieje ona wyłącznie wówczas, gdy zarówno skrajna lewica, jak i skrajna prawica będą porówno urażone. Well, he makes a point. W innych wypowiedziach można jednak się dowiedzieć, że publiczne wiadomości muszą oczywiście mieścić się w granicach prawa. Innymi słowy, prawdopodobnie poluzowane zostaną ramy nawet bardziej kontrowersyjnych wypowiedzi, a nadgorliwi moderatorzy dostaną po łapkach, ale od użytkowników nadal oczekuje się elementarnego rozumu i godności człowieka. Problem polega teraz na tym, o czym już wcześniej wspominałem, że w momencie przejęcia tej sieci społecznościowej wszystkie jej problemy i kontrowersje będą przylegały do Elona niczym muchy do pryszczatej twarzy rozpędzonego nastoletniego skuterzysty, króla osiedlowych szos. Niemniej, plany dotyczące luzowania rygoru wypowiedzi na Twitterze to nie wszystko. Musk zdradził się również z wieloma innymi pomysłami na ulepszenie doświadczenia korzystania z portalu. Podejrzewam, że nie ma co traktować wszystkiego, co zakomunikował jako obietnicy wprowadzenia, bo zakładam, że będzie to jeszcze konsultował ze specjalistami, ale z takich najgłośniejszych rozważanych zmian wymienić można. Wprowadzenie możliwości edytowania tweetów. Mi i moim literówkom przydałby się taki klawisz. Wykorzenienie botów spamujących bądź sztucznie manipulujących opinią. Być może przywrócenie części zbanowanych w przeszłości kont, w tym cofnięcie permanentnego bana Donaldowi Trumpowi, którego wyhaczył za podżeganie do rajdu na Kapitol. Szyfrowanie wiadomości pomiędzy użytkownikami, podobnie do komunikatora Signal. Czy wreszcie rozważania na temat wprowadzenia płatnej wersji Twittera z ograniczoną liczbą reklam? Choć to akurat chyba jest najmniej prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że publiczne rozważania Muska na ten temat zniknęły z sieci. Dobra. Trzymam kciuki, Elon, ściskam mocno, ale weź już nie odwalaj żadnej maniany, bo mój attention span i tak został nagięty przez to przejęcie do granic możliwości. Przez to nie mam czasu mówić o rzeczach ważnych, jak na przykład małpy. Nie te. Ale jak teraz o tym myślę, gdybym miał zaprzedać duszę w celu stworzenia NFT, to takie z nosaczem sundajskim prawdopodobnie by mnie przekonały. Ale o co chodzi? Bored Ape Yacht Club to jedna z najsłynniejszych kolekcji NFT. Jeżeli o niej nie słyszeliście, to warto również dodać, że jest to jedna z najdroższych kolekcji. Mnóstwo innych podobnych do dzisiaj stara się nawiązywać do nich, czy to stylistycznie, czy marketingowo, licząc na powtórkę sukcesu. Jak na przykład nasze niesławne niedźwiadki. Ktoś o nich jeszcze pamięta? A jest do czego nawiązywać. Ciężko wycenić całą składającą się z 9999 sztuk pulę, ale 111 transakcji na przestrzeni ostatnich 7 dni doprowadziły do przepływu niebagatelnych 47 milionów dolarów, co oznacza, że pojedyncze sztuki wartością oscylują obecnie w okolicach 400 tysięcy zielonych. A stało się to, o czym wszyscy prędzej czy później wiedzieli, że się stanie. Złodziejstwo! Okazuje się bowiem, że nikczemni hakerzy zdołali pokonać nieskazitelną ochronę obejmującą Instagrama i Discorda projektu. Ha, tu factor authentication? Na co to komu wystarczy hasło makak raz, dwa, trzy? Żartuję, właściciele zapewniają, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe było aktywne, a procedury bezpieczeństwa stały na wysokim poziomie. Dlatego teraz badany jest sposób, w jaki cwaniakowi udało się dostać do konta. Po przejęciu wspomnianych socjalek, haker rozesłał bowiem zainteresowanym link do strony łudząco podobnej do oficjalnej witryny projektu, na której widniała informacja o dropie świeżo zmintowanych NFT. Wystarczyło jedynie kliknąć w podany link, a następnie zalogować się do bezpiecznego formularza transferowego, by zobaczyć, jak zgromadzone na waszych kontach i bardzo drogie piksele odpływają bezpowrotnie z waszego wirtualnego portfela. Straty nieuważnych posiadaczy cyfrowej sztuki wyceniono na około 3 miliony dolarów.
auć. Ale popełniać błędy jest rzeczą ludzką. Ja na przykład w moim ostatnim podglądzie na ARM 2 EU powiedziałem po najmniejszej linii oporu zamiast po linii najmniejszego oporu. Nie powinienem się więcej nazywać Polakiem. Ale błędy zdarzają się również wielkim korporacjom. Takie małe fucky wacky popełnił na przykład Google i jestem przekonany, że jego konsekwencje odczuło więcej osób. Jeżeli ktoś z Was korzysta z komunikatora wiadomości Google i nie może się nadziwić, dlaczego tak kiepsko trzyma mu bateria, to prawdopodobnie przez wykryty ostatnio błąd. Polega on na tym, że apka trzyma non-stop w pogotowiu aparat, niepotrzebnie i nadmiernie zużywając zasoby. Zespół Google poinformował, że mają świadomość tego problemu i już pracują w pocie czoła nad rozwiązaniem. Na chwilę obecną natomiast, jeżeli podejrzewacie, że Wasze urządzenie może być dotknięte tym problemem, to Konrad Siwik z redakcji dobreprogramy.pl podrzuca Wam dwa tymczasowe rozwiązania. Proste, czyli pilnowanie, żeby aplikacja była zamknięta, a nie hulała sobie gdzieś w tle, albo ciut bardziej skomplikowane, czyli polegające na wejściu w ustawienia i wycofanie apce zgody na korzystanie z aparatu. A tak pozostaje być czujnym i pilnować nadchodzących łatek. Mało wam newsów? Mam zatem dla was dobre wieści. Jak już z pewnością wiecie, nawiązałem niedawno współpracę z Ghostery, które dostarcza użytkownikom pełny pakiet narzędzi utrudniający śledzenie ich w sieci. Ale nie tylko! Wchodząc teraz w link w opisie, możecie zapisać się również do Privacy Digest, newslettera, który nie tylko pomoże wam w poszerzaniu waszej wiedzy na temat prywatności i śledzenia w internecie, ale dorzuci również garść technologicznych ciekawostek. A tymczasem, ja się z wami żegnam i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!